dobry, dzień dobry, widzowie, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Survival, ale to już każdy wie. Dobra. Temat dzisiejszego odcinka: budujemy miasto, takie grzybowe miasto w pewnym sensie. O, coś typu takich domków, a tutaj się coś popsuło. Chwila, zaraz to się naprawi. Aha, no to Astron, naprawiłeś? No, naprawiłem, no. Ale on tu... A, i mam, i... ten. I widzę, że kod ma się nazywać Lili, więc proszę, tu. Tadam. Hip hip, hura, okej, przechodźmy do odcinka. Chodniki będą z tego, studnia z tego. No a domy będą z grzyba. W ogóle czym się najszybciej niszczy grzyba? Okej. Aha. Okej, dobra. Ale ruch w tej wiosce. Okej, dobra, bez przedłużania. Zaczynamy. Aha. Nie, jednak łopata mi będzie potrzebna, żeby kopać. Okej, tutaj będzie... Od każdego domu będzie biec coś takiego. Taka droga. O! Która będzie wyłożona brzozowymi deskami. O! Kurczę, ale one schodzą. Zrobiłem tylko taki kawałek. Ale może najpierw zajmiemy się robieniem domów. Ja na domek wizję mam taką, że nie wiem, że na przykład jeden domek będzie tu i on będzie taki. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Tutaj. Hop. I hop. Kurczę. O, pięknie. O. Tutaj tak. Hop, 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 hop. No i tak sobie wyobrażam te domki. Oczywiście mogły też by być w grzybach, ale chyba villager... Nie, dobra, widzowie. Uznałem, że nie da się budować. Ładnie. W trybie survival, gdzie masz wszystko ograniczone. Dlatego pięknie bierzemy. Domki robimy. Hop, hop. A i patrzcie, widzowie. Tamta łapka w górę. A, dobra, nie widać. A, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Okej, okay. Formalności za nami, lecimy z odcinkiem. O, i tak sobie wyobrażam takie domki. O, tutaj drzwi, tylko widzowie, dajcie znać, z czego ma być podłoga. Z grzyba? Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale chcę zrobić taką... wioski. Gdyby Minecraft tylko dodał grzybowe wioski, to bym się już na takiej ulokował, ale no nie dodał. Ty, no ładnie to wygląda. O, i od takiego domku będziemy ciągnąć chodniczek. Ale to może wszystko, widzowie, już po cięciu. Pa, pa! Do zobaczenia po cięciu. Okej, okay, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, widzowie, już po cięciu. Szybko to zleciało. Hej, mały. Tak, aż za szybko. Ale miasto już przepięknie wygląda. Chwila, tylko jeszcze coś sobie zjem. Krowo. A, dziękuję. Hop. O, pięknie. Okej, dobra. Teraz możemy zaczynać. Hej.
Co tam słychać? A, chyba nic. Tutaj mamy studnię. Taką sobie, bo we wioskach jest studnia. Tutaj mamy takie, jakby to powiedzieć, łóżka. Villagerowie jakimś cudem potrafią wchodzić do góry. Hej. Okej. Tutaj mamy jeszcze więcej łóżek dla villagerów. W ogóle będziemy musieli ich więcej zespełnić. I tu też mamy więc jeszcze więcej łóżek. No ale też przybył na przykład sklep. Sklep pod grzybem. O, gdzie ja jestem sprzedawcą. A w tym sklepie można kupić tylko grzyby i są ładnie kategoriami, bo tutaj są takie grzyby. Tylko tu są bardziej z innego wymiaru. No to tak po prostu. I co jest fajne, że tutaj mamy takie grzyby z innego wymiaru. O! A tu z normalnego, ale... A tu no, muchomory i te brązowe. No a tutaj już mamy te. Tutaj mamy towar, o który można zapytać sprzedawcy. Czyli akurat tutaj. O, dołożę akurat brązowych grzybów, skoro mam. Dobra. No a poza tym tutaj mam trzony. Tutaj mamy, co mamy? Grzyb. A tu mamy wypaczony trzon. No i tak się prezentuje. No a tutaj mamy te rzeczy, o które można zapytać. Tutaj mamy czytnik, ja tylko przejeżdżam i jest pięknie. A, i oczywiście też zadbałem. A, i grzyby niestety... O kurczę, muszę sobie przywrócić te narzędzia. I jak kilof, to muszę go już mieć z jedwabnym dotykiem, bo jak będę chciał niszczyć... Gdzie ja go posiałem? O, tutaj... To muszę mieć z jedwabnym dotykiem, no... O, bo inaczej się grzyba nie zniszczy. Okej. Okay. Jeszcze tutaj mamy jeden domek. Też taki pusty, ale jest. Sam domek jest. No i tutaj mamy niezaopatrzoną część wyspy. Jeszcze taką, w której nie wiem, co zrobię. No ale tutaj już mamy port na przykład. Grałem wczoraj ze Sole Chimerą. Co tam jest? Widzimy coś. O, i właśnie o tym mówiłem, że Sole Chimera zostawił łódkę na środku oceanu. Więc też zrobimy taką akcję, że ją weźmiemy. Chcę wejść na pokład i podjechać. Też sprawdzimy ten blok. Grzybina. Tylko co robi na środku oceanu grzybina? O kurczę, coś mi się włącza. A nie, dobra, na szczęście to nic złego. Teraz cofamy. Cofamy, dajemy wsteczny kamerkę. O, pięknie. Powinni te łódki naprawić, żeby się nie wysiada obok, tylko na łódkę. Hop, hop, hop. Akurat pięknie spasuje tutaj. I co tu jeszcze dużo powiedzieć o tej wyspie? O, wiem. Wiem, co powiedzieć, że tutaj mamy... A nie, tu nie mamy punktu widokowego, ale na przykład w tym grzybie. No ja w nim nic podejrzanego bym nie widział, gdyby tutaj nie było drabinki. I tutaj mamy przepalarnię. Przepalarkę. No, mój domek widzieliście, widzowie, ale okej. Okay. Musimy zmienić na creative'a, bo muszę tutaj coś dokończyć. Bo w końcu tego nie zrobiłem, a miałem to zrobić. Ale nie dokończyłem. Więc no. To chyba powinno być z każdej strony jeden blok większe. O, w ten sposób. Pięknie.
Teraz tutaj powinno być, mieć raz, dwa, trzy i coś takiego. Raz, dwa, trzy i coś. Kurczę. Coś tu mi nie wychodzi. Tu też mi nie wychodzi. Aha, dobra. No to po prostu zniszczymy to. O. Już wszystko wychodzi nam pięknie. Hop, hop. Dlaczego tak się dzieje? Okej. Spróbujmy to skrócić jeszcze tu. 1, 2, 3, tu. Mamy duży problem, żeby wykonać kółko w grze z kwadratów. Dobra. Więc skoro tak, to UFO będzie kwadratowe. No smutno, chciałem zrobić jakieś mini UFO. No ale widzę, że nie. Hop, hop, hop. Niestety UFO w grze z kwadratów musi być kwadratowe. Taki tego smutny los, o. Chyba, że teraz się uda. Nie, dobra. I to tak, dobrze mówiłem, że to będzie ogromne UFO. UFO, UFO. Tak. W którym będą przelatywać kosmici. Żeby odwiedzać Grzybolandię. Czy ja właśnie próbuję wytłumaczyć, dlaczego buduję ogromny latający spodek? Tia. Okej, no dobra. No ale po prostu chcę mieć ogromny latający spodek nad miastem, w którym będą państwo grzybkowi. Tylko teraz problem, jak się do niego wchodzić. O! Chwila, żeby nie było wątpliwości. Spokojnie. Będzie pięknie, mówię wam. Tu dajemy jedno i robimy. Pan grzyby. Pan grzybkowy. I teraz tylko pani. I pani grzybkowa. Pan grzybkowy i pani grzybkowa. Będą mieszkać na tym jakże zaawansowanym technologicznie statku. A panem i panią grzybkową będą... Nie wydałbym te krowy, tylko będzie mały problem z tym, więc może nie, na pewno nie łosoś. Uwaga! Wpisuję na ślepo. A, no dobra. Szlam? O, wiem! Nie Magmogłas, nie Hoglin. Gdzie jest ta kostka magmy? Kostka magmy. O, pięknie. Nie, przekonująco w sumie nie wygląda. No właśnie. Taki to problem. Ty, jeszcze. Albo takie małe niech będą, tak. O nie. Houston, mamy problem. Do widzenia, ty kostko. Tonę w wodzie. No nie. Do widzenia! Mamy kłopoty! Houston, pomocy! Pomocy, pomocy! Mamy problem! Mamy problem! Mamy problem! Do widzenia! Do widzenia, do widzenia, do widzenia!
Nikt się nie może wydostać na ląd. Bo wtedy mnie oskarżą, że w Grzybolandii są zwierzęta, które sprowadził Astron i będę miał kłopoty. Do widzenia. W sumie mogłem równie dobrze użyć komendy killa, ale wtedy by wszystkich. O. Tym razem będę na tyle uważny, że to zabuduję. No! Nie! Widzowie! To są jakieś żarty. Że te duże wcale takie... O nie! No, do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia, imprezko! Do widzenia, naprawdę! Miło było, ale się skończyło. Tak. Ocean nie jest dla zwierząt z piekła. Ty, nie. O kurczę, mamy problem. Albo zrobię nowy gatunek ryby. Tak. Do widzenia. Do widzenia. I do widzenia. Czysto. Okej, dobrze, czyli już wiemy, kogo nie zespełniać. A smutno, byłoby tak fajnie. No to chyba tu będą mieszkać magmoglazy, ogliny. No, nie oszukujmy się, będzie tu mieszkać ja. Dobra. Ale dobra. Ja tu będę może mieszkać. Albo nie, dobra. Będą tu mieszkać dwójka villagerów. Pan grzybowy? Czy jakoś tak? I pani. Okej, fajnie. Teraz tylko wam łóżka wstawię. Żebyś się nie czuli, choć mieszkacie w domu przyszłości. Tadam. Dziękuję. Mnie tu już nie ma, tylko postarajcie się nie spać. Dziękuję. Okej, fajnie, git. Mogę to odłożyć do wszystkich. Hop, hop, hop. Więc misja. Oficjalna. Dlaczego ten kot cały czas się przemieszcza? Więc ja już tylko się drzemnę. Moja misja została wykonana, więc widzowie, subskrybujcie, łapkujcie, dzwoneczkujcie! Siema!